zobacz, jaki grzeczniutki jestem, no nie bój się. No, no, idzie space then. O, o, a tutaj sobie ktoś mieszka albo ma altankę. Sobie skojarzył, że gdzieś, nie wiem gdzie położył klucze, nie? Taki pęk kluczy, który mamy do wszystkich łódek, wszystkiego co mamy dookoła. No jak spadły dalej, to nie znajdziemy. Jak spadły na tym poletku, to on może znajdzie. Zawsze kurna jakieś atrakcje, nie? Pierwszą rzecz, którą musimy ogarnąć, żeby jechać dalej, to jest szczepienie na yellow fever. Od kolejnego kraju, do którego będziemy wjeżdżać, który to jest kraj... Jaki kolejny kraj? To Gambia. No, ale do Gambii nie potrzeba nam. Gini. Żeby wjechać do Gini, w ogóle żeby dostać wizę, to potrzebujemy mieć właśnie certyfikat, że mamy to szczepienie. Nawet znalazłam tutaj, że w Senegalu w zeszłym roku 30 tysięcy ludzi zmarło z powodu yellow fever. I jest tutaj instytut, w którym opracowano szczepionkę i jedziemy tam zobaczyć, jakie są procedury i jakie koszty. Przypuszczam, że koszty na pewno dużo mniejsze niż gdybyśmy to zrobili w Polsce. A nie szczepiliśmy się w Polsce dlatego, że nie wiedzieliśmy, jak daleko dojedziemy. I oczywiście jak ktoś ma mało czasu i chce być super przygotowany, to można sobie to wszystko ogarnąć wcześniej. Ale my z założenia robimy wszystko po kolei, tak? Tak samo wizy, tak? Z jednego kraju do drugiego kraju, do drugiego kraju, do kolejnego kraju, bo nie wiesz, jak daleko się uda dojechać, a wszystko to są koszty, no i formalności, kłopot związany z tym, że po prostu trzeba to robić, więc po co robić coś, co nie wiadomo, czy będzie potrzebne, nie? Ta sytuacja się na świecie ciągle szybko zmienia i ty nie wiesz, do którego kraju uda ci się dojechać, ile etapów uda ci się pokonać. I tak jak rozmawiamy z innymi podróżnikami, to oni, ci co są zaprawieni w boju, robią tak samo. Załatwiają wizy po prostu po kolei z kraju do kraju. We need a vaccine for yellow fever. Fever, sure. Yeah. Yellow fever. Yellow fever. Ojejku. Poczekaj, bo tam może do domu, do kogoś jedziemy, do kogoś do domu. Nie?
się wydaje, że tu ktoś mieszka. A ja ci mówię, że mieszka. No może nie, może opuszczone te domy są. A opuszczone te domy są. No to spoko, no to nie jest super ładnie, ale wiecie, takie fajne miejsce, żeby psy wypuścić. Bela, chodź w tą stronę. Myślisz, że ją zapinać? Zapinać ją? No to dobra, to zapniemy. Dobra. To teraz musimy opanować strategię chodzenia z dwoma psami na smyczy. Dobrze. Trzymaj je jeszcze chwilę, bo ja mam drugi. Okej. Ja to dam radę z dwoma. Ja już próbowałam właśnie. On taki grzeczniutki jest, tak? Chodź, idziemy. Chodź. Chodź, Tobiaszku. Tak, idziemy. Zobacz, jaki grzeczny. O. Zejdziemy tutaj do morza. Popatrzcie. Całkiem tutaj jest sympatycznie. Bardzo ładnie. Zaraz zejdziemy tam niżej. Uwaga. Jak ktoś chodzi z dwoma psami, to wie, że to trochę jest wyzwanie. Chodź tutaj, Bela. Tam, tak jak mówiłam, są jakieś opuszczone domy. Tam złomek. A tutaj jest piękne wybrzeże. Pięknie. Chodź, Tobi, chodź. Chodź, idziemy. Chodź, ciepło jest, ja wiem. Chodź, chodź. Idziemy. No. Bela pójdzie, o tak, z niedźwiedziem, a my z Tobiaszkiem za nimi. Chodź, Tobiaszku. Chodź. Idziemy. Tak, idziemy. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Fajnie właśnie, że nie trzeba go ciągnąć, bo nie chcemy go ciągnąć, żeby on nie miał takich... On już ma niestety takie złe skojarzenia. Tak spałeś, wybudzili cię, bo on spał fajnie w samochodzie. Ale chodź, musisz pochodzić, bo potem będziesz siedział. Więc idziemy. To jest wyspa niewolników. Obecnie to jest atrakcja turystyczna, ale niestety historia tego miejsca no, jest bardzo przygnębiająca, bo tutaj przywożono czarnoskórych ludzi z różnych krajów i tam ich przetrzymywano, zanim zostali załadowani na statki i jechali do Europy. O, a tutaj sobie ktoś mieszka albo ma altankę. Pełno butli z wodą. Tutaj. Chcemy zejść tam do wody. Ostrygi. Tutaj podobno są bardzo smaczne ostrygi. Tu oczywiście same muszelki, ale no straszny syf. Dobra. Obojętnie, czy ktoś tu pracuje, czy coś, ale no nie powinno tak być. Strasznie nie lubię, jak ludzie taki syf robią wokół siebie. Choć jak ktoś jest w moim wieku lub starszy, to wie, jak u nas wsie kiedyś wyglądały. A teraz może być czysto, no nie? I ja nie lubię, jak ktoś mówi, że no są zwierzęta, to będzie brud. Nieprawda. Można chować zwierzęta i może być czysto. Ja pamiętam za dzieciaka, jak żeśmy jeździli do Niemiec i tam też były wioski i też były zwierzęta i było czysto. A u nas w Polsce na wsi zawsze było brudno. Chodź, Tobiaszku. No właśnie mówimy, jaka jest czysta woda. Naprawdę jest czysta woda. Wyjątkowo, wiecie, bo zawsze w dużych miastach, jak jest port, to raczej rzadko jest czysta woda. A tutaj jest naprawdę czyściutka woda. No może nie jest taka jak w Grecji, ale jest czysta, no. Tam widzę trzech panów nurkuje i wyciągają ostrygi. Pięknie tutaj, piękna zatoka, tak z daleka, bardzo ładne widoki. A tutaj pewnie jakiś hotel jest, a
ale przypuszczam, że no to taki, wiecie, właśnie dla bogatych turystów z zachodu. No, takie to smutne trochę, nie? Że wiecie, bezdomni ludzie, a obok tacy bogaci ludzie. Taki niesprawiedliwy ten świat. Mówiąc, słuchajcie, tutaj pod tym drzewem mieszka sobie bezdomny pan. Dobra, możemy jechać, nie? Nawet go nie zauważyłam na początku, tylko już jak wsiadałam do samochodu. Jeny, baobab, ty, to jest baobab. Pierwszy baobab, który widzimy w Afryce. No tu jest ich trochę więcej. O, i rosną na nim owoce. O, super. Na pewno jeszcze wiele takich będziemy widzieli, a teraz już się nie będziemy zatrzymywać, bo musimy jechać do tego szpitala. Trochę czasu, a tutaj przed nami budka i poszedł niedźwiedź coś tam nam kupi do jedzenia. Będziemy mieli lunch, bo to już w pół do drugiej teraz. No i co masz? No, dobrze, że nie jestem wegetarianinem, bo jest mięso, takie jak z kebaba, i różne warzywa, frytki są. No i jest Bella, tak. Frytki i jakieś inne podsmażone warzywa. Bardzo smaczne, nie mogę powiedzieć. Tego, tak jak mówię, jakby ktoś był wegetarianinem, to trochę ciężko. W ogóle słyszeliśmy, że w Senegalu to ciężko być wegetarianinem. Musieliśmy kupić maski. A mam w samochodzie, ale nie mamy nawet teraz klucza, żeby dostać się tam do środka. Tak więc musieliśmy zapłacić. No ale to tam nieduże pieniądze, nie? Spoko. Jeny, jak tutaj jest czysto i ładnie. I pokazują numerki. No tak jak u nas w przychodniach. A my mamy numer 66 i 65. Tak więc trzy osoby przed nami. 13 tysięcy za wszystko razem. No to będziemy mieli niebywałą pamiątkę z wakacji. Książeczkę. Niedźwiedź miał kiedyś taką książeczkę. Znaczy w sumie dalej ma. Ale są nowe przepisy w 2005 roku. Tak więc lepiej mieć nową. No super sprawnie poszło, słuchajcie. Ja myślę, że nasza służba zdrowia może się dużo nauczyć tutaj od senegalskiej organizacji, czasu pracy i obsługi klienta. Bardzo fajnie. No, znaczy, nie, że lubimy takie rzeczy robić, ale jak już trzeba, to dobrze, jak można to zrobić w sposób jakiś w miarę prosty. Pan chce mi sprzedać pomarańcze, ale nie dziękuję, bo jeszcze mamy pełny mandarynek. Z tego, co udało mi się wyczytać, to właśnie w tym instytucie opracowali szczepionkę na yellow fever i ona jest rozprowadzana nie tylko po Senegalu, ale także po różnych innych krajach w Afryce. Thank you.
trochę mamy niestety korki, bo to już się zaczyna taka godziny szczytu, bo jest 4:40. Jak dobrze pójdzie, to może zdążymy jeszcze dzisiaj do weterynarza. Mamy około 20 minut drogi, a zamykają się za godzinę, tak więc jak nie będzie ludzi, nie, to może jeszcze nas przyjmie. Wszystko w porządku generalnie rzecz biorąc, o, proszę bardzo, ta dziewczynka, tatusia, córusia, tatusia. I mamin synek. I mamin synek. Właśnie jedziemy z mamin synkiem, bo potrzebowalibyśmy, no chcielibyśmy mu zrobić szczepienia, tak jak się szczeniakom robi wszystkie szczepienia. I też fajnie by było wyrobić paszport jemu. On na razie nie jest nam potrzebny, bo tutaj na granicach to nie będzie problemu. Ale później jak będziemy wjeżdżać, nie wiem czy pojedziemy, ale jakbyśmy na przykład do RPA wjechali, tam mogą bardziej być tacy restrykcyjni, a już na pewno jak będziemy potem wracać do Europy, to ten paszport będzie potrzebny, więc lepiej, żeby te szczepienia miał już wpisane w tam, w paszport, w tą książeczkę, żeby po prostu wszystko było na miejscu i nie było potem jakichś kłopotów, czy tam niedomówień, czy nie trzeba było robić tam kolejny raz, nie? No, tak więc pojedziemy. A chłopak nieświadomy nam sobie śpi. Zobaczcie tutaj na te dziewczyny, zawsze w dużych miastach to jest większa jeszcze swoboda i tutaj dużo dziewczyn chodzi w europejskich ubraniach, ta jedna nawet ma taką krótszą sukienkę i dużo takich widzimy. Widzimy tradycyjnie ubrane, widzimy też europejsko ubrane, ale tak bardziej przykryte, tak jak ta po lewej. Natomiast są też dziewczyny, które po prostu sobie noszą takie bardziej odważne sukienki i to jest fajne. Właśnie jak żeśmy rozmawiali z Babaka, to on nam właśnie mówił, że tu w jednej rodzinie po prostu są też różne mieszanki kulturowe i religijne, bo wiadomo, że jednak większość ludzi jest muzułmanami, znaczna przewaga to muzułmanie, natomiast są też chrześcijanie, jakaś mniejszość żydowska i tam jakieś inne jeszcze religie. I zdarza się, że w jednej rodzinie ktoś ma, jakby powiedział nam, że wręcz w każdej rodzinie ktoś ma na przykład ciotkę, wujka gdzieś tam, to jest z innej religii i to jest okej. Dla nich to jest wszystko po prostu w porządku, oni są bardzo tacy otwarci i nawet właśnie ci, którzy deklarują się muzułmanami, to nie są jakby bardzo tacy konserwatywni. Wiele chyba dzisiaj nie załatwimy, bo już jest 5 po 5, a jeszcze mamy 7 minut, a zamykają o 17:30. No zobaczymy. Gdzieś po prawej. O, jest, jest. Dobra. Idźcie zapytaj. No idę. No to czekamy. Nie wiem, czy wszystko załatwimy, ale kazali tutaj poczekać. No to zobaczymy. No zobacz, jaki grzeczniutki jestem, no nie bój się. And he's very nice, he doesn't go anywhere from the car. He sleeps. Is he afraid from people or not? He barks. He barks at people, yeah. He barks. But he keeps to the car. He's around the car all the time. We don't need to use a lead. No. He just stays there. Oh. Because he stays around. Pani zbada, czy wszystko jest w porządku. Trzyma. Kurwa, ale te tabletki drogie. Tak. Usługa w kuj, a tabletki... No, żeśmy zapłacili więcej za tabletki niż za ten. Właśnie chciałam wam powiedzieć, więc mamy książeczkę, która wygląda tak standardowo jak u nas w Europie. Książeczka do szczepień i tu są te, właśnie wklejają naklejki. Dokładnie wszystko tak samo wygląda. Czyli tutaj jedna strona jest na te różne szczepienia i jedna strona na, tu już pokażę, na wściekliznę, tak?
wiadomo, że trzeba powtórzyć za 3-4 tygodnie, no tak jak mówię, standardowo jak u nas. I za to, za te szczepienia, wszystkie te szczepienia, które ona tutaj mu dała, czyli 5 szczepionek razem, jakieś 15 funtów, to daliśmy, to jest jakieś 150 zł. 15 funtów. 15 funtów. Nie, 25 funtów. 25 funtów. Dobra. Ciężko z tymi przelicznikami, ale to mniej więcej wyjdzie jakby za wszystkie te szczepienia zapłaciliśmy i za usługę, prawda? No, za to wszystko zapłaciliśmy 100 zł. Natomiast za całą paczkę tego NextGuard, czyli tego preparatu na pchły i kleszcze, zapłaciliśmy 200 zł. Ten preparat wszędzie jest strasznie drogi. Kto ma psy, to wie i kupujecie. Ja mu podałam już właśnie tą tabletkę na kleszcze, bo miałam dla Beli. A że on tyle samo teraz waży, więc mu dałam i super, nie? Ale będziemy potrzebowali kolejne i teraz ja już nie mam zapasu dla dwóch psów i on jest większy. Tutaj mamy od 15 do 30 kg, bo on zaraz urośnie. Więc za to, żeśmy musieli zapłacić 200 zł za tą całą paczkę, to tu jest, mówię, taka standardowa cena. Natomiast szczepienia to dużo taniej wychodzi niż w Polsce. Właśnie sobie skojarzył, że gdzieś, nie wiem, gdzie położył klucze, nie? Taki pęk kluczy, który mamy do wszystkich łódek, wszystkiego, co mamy dookoła. I sobie nie może przypomnieć, gdzie ten, gdzie to położył, nie? Bo zawsze po prostu wiesza tutaj przy kierownicy. Już zaraz staniemy, będziemy szukać. Zawsze kurna jakieś atrakcje, nie? Na rowerze położyłeś? Tak, żegnałem się z nim. Tak. Pozamykałem wszystko i. I tam położyłeś? Na kawerze. A, no nie, tam niemożliwe, żeby wpadło do środka, nie? Nie, patrzyłem, nie wpadł. To trzeba będzie zadzwonić, niech on tam pójdzie popatrzeć, może gdzieś tam, wiesz, spadły i są. Może spadły dalej, chyba to już nie znajdziemy. No jak spadły dalej, to nie znajdziemy, jak spadły na tym poletku, to on może znajdzie. Czy teraz on może rozmawiać? Jak on się nazywa? Babacar. Babaka? Hi, it's Mario. Yeah, I'm fine. I mean, I wish I was. Listen, if you've got a minute, can you go to that place where we were parked, and go the same way as we were driving out, because I lost the pack of keys. Yeah. Toyota and some locks and... Yes, yes, yes. You've got it? You found it? Okay, so we'll be back in the evening. Yeah, I will be back in the evening. So you've got them, right? Okay, no worries. We'll be back later on. Okay, thank you, Babaka. Thank you. Fuck
kto tylko ja mogę mieć, kurwa, takie szczęście zajebane. Wow, on już się znalazł, zanim żeśmy mogli zadzwonić. On nie wiedział, że to są nasze klucze, ale po prostu... Dobra, chodź. On je wziął, stay, bo wiedział, że komuś będą potrzebne. Lecimy, stay, do tego szpitala. Zawsze mówię niedźwiedziowi, że ma szczęście, bo mnie poznał. No. To był akurat największy pech. Zawsze sobie z tego żartujemy i no naprawdę, w ogóle my dużo mamy przygód, które zawsze dobrze się kończą, więc no trochę było strachu z tymi kluczami, ale słuchajcie, to niesamowite, że on te klucze znalazł, on po prostu jak nas pożegnał, no to wracał tam do hotelu i pewnie gdzieś no zobaczył pod nogami i wziął, nie wiedział czy je są, ale ma, tak więc fajnie. Bo i tak będziemy tam jechać spać, nie dokładnie w tym samym miejscu, ale tam niedaleko on nam pokazał jeszcze, gdzie możemy się zatrzymać i tam dzisiaj będziemy na noc, bo jutro prawdopodobnie jeszcze musimy być w Dakar. Przyjechaliśmy już, jak jest ciemno. Babacar, to on jest tam w koszulce właśnie, idzie, kończy pracę. Oni tutaj szykują dla turystów, oni ich wywożą na plażę. I o, jak widzicie, cały jest zapakowany, jeden jeep, bo tam robią już lunch i tak dalej, nie? Taką ofertę, a innymi jeepami po prostu wiozą tych wszystkich turystów. Tak więc jest 7:30, on kończy pracę. No, pewnie około 8:00. Tak więc niedźwiedź tam pogada tylko chwilę z nimi i... odbierze te klucze, ale naprawdę to się nam udało. Oj, I've got a bloody key. He didn't find it, someone else. Ktoś inny znalazł. No to już w ogóle super szczęście. Ta. Ktoś inny znalazł i przyniósł tutaj. I przyniósł tutaj. Jeny, to naprawdę ogromne szczęście, super. No. Nie. Poczekaj, musisz do przodu, bo coś tam konie chyba. Kupa tych ludzi tam pracuje. Kurna, to nawet nie on. Nawet nie on znalazł, no popatrz. Trzeba mieć farta, ja no, pierdolę. No masz farta, mnie poznałeś. Kurwa. Nie możemy niestety spać w tym samym miejscu, bo tutaj właścicielka tej całej tu posiadłości a już nie wyraziła zgody, żebyśmy zostali dłużej. Ale Babacar nam pokazał, gdzie możemy przenocować. A więc tu niedaleko. Zaraz będziemy na miejscu. No i tutaj jest ten pęk nieszczęsnych kluczy zgubionych i znalezionych. Tak więc tu jest właśnie ten zapasowy klucz, którym otwieramy drzwi, bo ten, który wkładamy do stacyjki, nie zawsze otwiera drzwi, już jest taki wyrobiony, że nie zawsze otwiera, a ten jest jeszcze, to był nowy klucz zapasowy, nieużywany, więc ten dobrze otwiera drzwi, no i oczywiście odpala samochód. A poza tym mamy właśnie te wszystkie żółte klucze, to są do tych naszych kłódek. My mamy takie kłódki, poczekajcie, zaraz Wam pokażę tam z tamtej strony. W ogóle bardzo fajne kłódki mamy. O, takie. A, tak wygląda taka kłódka. Ja tu pokażę do ręki mniej więcej, jaka jest wielkość tej kłódki. Jest taka fajna, duża kłódka, która się otwiera. Już tu poszukam odpowiedniego klucza, bo mamy... O, proszę. I tu od spodu, widzicie, że nawet tu z wierzchu nigdzie nawet nie widać, jakby jak to otworzyć. Tutaj od spodu wchodzi kluczyk. O. I wtedy całą tą kłódkę się ściąga, tak? I w ten sposób właśnie
zakładamy i ściągamy. I to bardzo fajne są te kłódki. Master jest tu napisane, jakby ktoś chciał sobie takie kłódki kupić. Ciężkie są jak jasna cholera. Wyglądają bardzo masywnie, więc nawet to, jak jest zamknięta, tak jak mówiłam, nie widać, gdzie jest nawet otwarcie. I to bardzo fajny też taki straszak, bo chodzi o to, że to nie tylko musi być solidne i zabezpieczać, ale też nawet wyglądać odpowiednio, żeby komuś się nie chciało zadawać trudu. Więc w tych kluczach właśnie były te klucze. No i nie pytajcie się mnie o klucze zapasowe, bo ja też takie pytanie wczoraj zadałam. Czy mamy zapasowe? No i okazuje się, że nie mamy. A co się stało z zapasowymi? Nikt nie wie. No nieważne. Dobrze, że mamy. Tak więc musimy pilnować jak oka w głowie. I to taka fajna historia.